Szczęść Boże! Tym razem w świetle zamiast postaci Anioła ukazał się tylko świetlisty miecz. Dopiero po pewnym czasie ukazała się postać Anioła całego w bieli spojrzał na mnie i powiedział: Anioł Stróż Polski, unisz swoją głowę i pisz, człowiecze! Przychodzą do Was dzieci narodu polskiego. Z polecenia Boga, aby umocnić waszą wiarę, napełnić wasze serca nadzieją i przede wszystkim dodać wam otuchy w tej walce dla ratowania waszej Ojczyzny. Nie lękajcie się, podnieście w górę wasze serca i bądźcie wierni waszej tradycji, która kształtowała was przez pokolenia. Przyczyną duchowej walki z pewnością jest grzech. Wasz osobisty, jak również narodowy, oraz tych, którzy ulegli zbuntowanemu szatanowi. Zwycięstwo nad grzechem zawiera się w Krzyżu Zbawiciela, na którym poprzez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie odniósł zwycięstwo. Wy także odniesiecie zwycięstwo, jeśli pozostaniecie wierni Krzyżowi. I Ewangelii. Wasz naród powierzył się Maryi do końca, obrał ją za swoją królową, tak więc ma ona pełne prawo do Was, do Waszego narodu. Jej wstawiennictwo wielokrotnie zapobiegło wielu tragicznym wydarzeniom, lecz musicie pamiętać, że od Waszej postawy zależy owoc jej modlitwy, ponieważ ona sama. Nie może nic uczynić, jeśli wy nie okażecie wierności jako jej wierny lud. Większość uległa złudnym obietnicom i zapomniała o tych wartościach, które kształtują prawdziwą wolność człowieka i całego społeczeństwa. To smutne, jak naród może tak szybko zapomnieć o dobrodziejstwach i łaskach. Które Bóg zesłał dla swojej chwały. Otrzymaliście tak wiele łask i dobrodziejstw. Bóg nie chce waszej klęski, ale waszego zwycięstwa. Dlatego dopuścił ten czas zmagania, aby dopełniła się Jego sprawiedliwość. Teraz jeszcze musicie znosić zło, które jest wewnątrz narodu. Musicie wytrzymać próbę czasu. W której zdrajcy okazują swoje wrogi oblicze, lecz wkrótce dosięgnie Was próba jeszcze większa, ponieważ staniecie w konfrontacji przeciwko mocarstwom, które nie tylko ideologią, lecz również siłą narzucają swoją strategię. W imię Boga Wszechmogącego, który za dobro wynagradza, a za zło karze, proszę Was. Abyście upadli przed Jego obliczem na kolana i prosili go o miłosierdzie i nie tracili nadziei, bo mimo ogromnej szkody, jaką wyrządza wam diabeł, nigdy nie będzie mógł przekroczyć wyznaczonej mu przez Boga granicy. Tę granicę ustalacie wy sami w zależności od Waszej wiary, wierności i modlitwy. Bóg dostrzega dobro, przecież nie wszyscy ulegli wrogiej propagandzie. Jest w cudzysłowiu reszta w narodzie, która walczy, która trwa na modlitwie, dla której Słowo w cudzysłowie ojczyzna to przywiązanie do Boga i tradycji. Ta właśnie w cudzysłowiu reszta może uratować waszą ojczyznę, ponieważ Bóg wysłuchuje jej modlitw i błagań. Kryzys wiary, który uwidocznił się w Waszej ojczyźnie, to przede wszystkim głęboki kryzys, pragnienia i szukania Boga, kryzys kruchy, pokory i umartwienia. Na to cierpi również cały Kościół w tygodniu swej męki. Skoro Bóg was doświadcza prześladowaniem, to znaczy, że chcę Wam ukazać prawdziwą drogę do wolności, którą możecie uzyskać tylko poprzez Wasze modlitewne zaangażowanie. Jako naród doświadczyliście wiele z rąk opaczności Bożej, doświadczyliście niewoli, aby zrozumieć, że jako naród zostaliście powołani do dawania świadectwa innym narodom. Bóg dopuścił, Byście znaleźli się pod wpływem antykościelnej ideologii, abyście mogli zachować waszą wiarę. Teraz Bóg doświadczył was wolnością, abyście mogli okazać waszą wiarę i wierność. Czeka was w przyszłym roku wiele zmian, lecz pamiętajcie, że ze względu na w cudzysłowiu resztę Bóg okaże swoje miłosierdzie, w waszej ojczyźnie. Te zmiany będą dotyczyły nie tylko Polski, lecz całej Europy. Musicie być tylko silni wiarą, mocni w próbie i wierni tradycji. Błogosławię wam wszystkim w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.